Witamy na Pradze Południe, Honda Auto Vitorin. Na wstępie chciałem od razu podziękować chłopakom, że zgodzili się ze mną spotkać i nagrać ten krótki materiał. Jako jedyni w Warszawie dysponowali NZ-kiem 750X i zgodzili się nagrać materiał, udostępnić mi motocykl do testów, także wielkie dzięki chłopaki. Motocykle. Spełnienie marzeń, tak, w tą stronę. O, i tegoroczna nowość, Neo Sports Cafe. Cześć. Cześć, cześć. Przemek Gąsiorowski, Mototrips. Sebastian Urbański, Honda Auto Vitolin. Miło poznać. Co ciebie sprowadza do nas? No słuchaj, no szukam czegoś, od czegoś trzeba zacząć. Kurs zdany. Prawko odebrałem 4 dni temu. Mm-hmm. No i szukam pierwszej maszyny dla siebie. Jaka o, jest oferta? Super, trafiłeś. Honda ma olbrzymią ofertę dla takich kierowców jak ty. Aha. Więc może... No dobra, co my tu mamy? Tu mamy pierwszą propozycję od Hondy. To jest nowość tegoroczna. Honda CB300R. Jak to Honda określa, to jest Neo Sport Cafe. Mamy połączenie designu klasycznego w nowoczesnym wykonaniu. Ciekawa propozycja, szczególnie dla początkujących. Mała waga, fajne osiągi, super zawieszenie, ciekawe brzmienie. Coś idealnego na miasto. W zależności jaki styl motocykla potrzebujesz, no to tutaj mamy propozycję typowo miejską. No tak? Tutaj kufrów raczej nie zamontujemy. Nie? No sam design motocykla jakby zaprzecza. Tak. Wyglądało, a tak no to jest liczne. Tylko ja szukam czegoś do turystyki, mototrips. Mhm. No to no, pięknie wygląda, ale jako może drugi motocykl dla mnie. Tak. A owiewki jakieś, czy też nie? No wiesz, tutaj jest sprawa dyskusyjna. Mi osobiście nie uważam, żeby tutaj jakaś owiewka pasowała, tak? Tym bardziej, że po mieście chyba nie do końca potrzeba, ale możemy przejść dalej do motocykli już troszeczkę bardziej turystycznych. Okay. I zobaczymy, co mamy, tak? Kolejną propozycją dla początkujących uważam jest NC750X. No X dlatego, że wspominałeś, że motocykl turystyczny, czyli tak, mamy troszeczkę większą wiewkę. Z fajnych rzeczy to tutaj mamy schowek na kask, więc to jest rewelacyjna, tak, tutaj w tej chwili z tego co wiem chyba konkurencja nie oferuje czegoś takiego. Masz jak to się tankuje w takim razie? Tankujesz, jakby zbiornik paliwa masz pod siedzeniem, a samo tankowanie, wlew paliwa masz pod zadupniem pasażera, więc tutaj jest wlew, podnosisz po prostu, uchylasz tą kanapę i tam masz wlew paliwa, tak? Plusów motocykla, dodatkowo to masz do wyboru wersję manualną bądź automat. To jest dwusprzęgłowa skrzynia biegów DCT, tak? Czyli nie szarpie, tak? Nie szarpie, to jest bardzo fajnie, to wszystko działa. Rzekłbym, że nawet DCT jest bardziej dla mnie preferencyjne w tym modelu, tak? Że fajnie to działa niż w manualu. I tutaj w każdym trybie, bo masz dwa tryby, drive, sport. Sport jeszcze jest trójdzielny, czyli możesz sobie dozować tego, ile tego chcesz sportu. Dodatkowo możesz przerzucać biegi manetkami, tak? Bądź w tak zwanym... Łopatki, tak? Tak, tak. No tylko tyle, że tu masz plus, minus i możesz tak też jechać w trybie tak zwanym manualnym, czyli po prostu bawić się tylko tymi manetkami, tak? Motocykl oferuje oświetlenie typu LED, więc tutaj światła mijania i drogowe są w technologii... Tak, tutaj masz w technologii LEDowej. Fajny jest wyświetlacz, bogaty komputer pokładowy, czyli pokazuje już ci spalanie, przebiegi, godzinę. Tutaj masz w kolorze, możesz sobie kolorami na wyświetlaczu wszystko też zmieniać kolory, w sensie jak dojeżdżasz do czerwonego pola, to tam ci się zmieniają kolorki, możesz w dowolnym momencie ustawić sobie live shifta. Więc fajna propozycja. To jest takie coś, taka powiedzmy no, lampeczka, czy albo tutaj w tym wypadku nam po prostu zaczyna mrygać obrotomierz w momencie, gdzie mamy zmienić bieg do góry. Tak? Okay. Takie podpowiedź do eco-drivingu. Coś takiego, albo bardziej, żeby na przykład jak chcesz bardziej sportowo, no to wtedy bardziej to się rzuca w oczy, że musisz zmienić bieg. Tak? Do tego motocykl jest bardzo ekonomiczny, bo klienci tutaj chwalą się, że nawet potrafią zejść poniżej 4 litrów na 100 km, więc to jest super sprawa. A jaki zbiornik?
Tutaj mamy 14, poczekaj, bo nie pamiętam, 14,1 litra. Więc tutaj zasięg ponad 300 km spokojnie. Trzeba będzie często zajeżdżać. Tak jest, więc tutaj masz to zapewnione. Przy tym prostota prowadzenia tego motocykla. Jak nie trzeba zmieniać biegów, to zawsze dla początku. Znaczy wiesz, no to w zależności oczywiście od wersji, ale generalnie bardzo łatwo się prowadzi. Zawieszenie jest naprawdę fajnie zestrojone, tak? Mamy zachowany komfort, ale i pewność prowadzenia. Z przodu mamy jedną tarczę. Tutaj bym się absolutnie tym nie zrażał, bo masz naprawdę sporych rozmiarów tą tarczę i hamulce w zupełności do tego motocykla wystarczają. Dużo klientów o tym wspomina, więc też tobie o tym mówię od razu, tak? No co, tu masz masę akcesoriów, możesz komplet kufrów do tego zabrać ze sobą. Wersja, tak? Którą tutaj widzimy, to jest wersja, to jest taka wersja standardowa, akurat w manualu, tak? Do tego możesz podgrzewane manetki. Tutaj, bo z tym też się nie spotkałem w innych modelach, żeby to, jak to się nazywa, osłona z silnika? No taki powiedzmy pług pod silnikiem, tak? Ładnie to wygląda, bo te rury na wierzchu to tak nie podobały mi się zawsze, a tutaj jest już to jakoś zagospodarowane. Mhm. No dodatkowo Honda jakby przewidziała tutaj gmole z halogenami, więc jakbyś sobie ubrał kompletny motocykl, to on takiej masywności jeszcze bardziej nabiera. Przy zachowaniu... A masywności, to jak wagowo to jest? Tak, tu masz motocykl jakby gotowy do jazdy, zalany płynami, to jest 220 kg, tak? Więc to jest jeszcze w takim pułapie wagowym do ogarnięcia, tak. Więc no to jest fajna propozycja od Hondy, jeśli chodzi dla takich początkujących. Jest jeszcze 500, ale myślę, że 500 byśmy sobie podarowali, bo tutaj naprawdę NCEK jakby sporo więcej oferuje. Na dłużej starczy ta frajda zjada. Tak, tak. Okej, no dobra, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Cześć.